Moi drodzy, dzisiaj rusza pierwsza liga. No i mamy skarb kibica, skarb pierwszej, drugiej, trzeciej ligi, skarb przeglądu na sezon 2017-18, teraz rundę jesienną. No jest on dosyć biedny. Takie same podstawowe informacje, skład drużyn, nawet nie ma obrazków stadionów. Tak to wygląda. Czyli jest prawda, rozkład gier, jest trochę o poprzednim sezonie. Ten układ tutaj jest dla mnie ciekawy, znaczy się taki dziwny trochę, podanych tutaj kadry. Mamy imię, nazwisko bramkarza, mecze i bramki w poprzednim sezonie. Później jest kraj urodzony, tam centymetry, kilogramy. No i mecze, bramki w Ekstraklasie. Kontrakt, poprzedni klub. No nie wiem, może lepiej było podać po prostu, ile ma rozegranych gier tam na drugim poziomie rozgrywkowym. No ale mamy tutaj taki krótki opis, co jest dosyć dobre, no bo ja akurat tak bardzo tych klubów drugoligowych, czyli tutaj nazywanych pierwszoligowymi w tej nomenklaturze, która weszła kilka lat temu, no ja tak bardzo ich nie śledzę. Mamy trenera, mamy tam budżet, pierwszy skład, ile jest warty, prawda? Kto to awansuje? No, może ty. Odra by była fajnie. Może ty. Ty nie? Może ty. No i jest tych klubów trochę. No i później mamy drugą ligę, ale tak jak mówię, tutaj dużo informacji nie ma, jest tylko po prostu skład. Skład i podstawowe, no takie bardzo obcięte do minimum informacje, nawet nie ma podanych, ile ŁKS ma mistrzostw Polski. Nie mówiąc o stadionie i tak dalej. Także, tak jak przeglądałem te składy trochę, to według mnie trochę już tych graczy z roczników 2000 i 2001, czyli tam 17-16 lat, no mogłoby być, a nie ma, więc ja nie wiem, jak ta polska piłka stoi. No i później mamy trzecią ligę. Tutaj już się rezerwy pojawiają. Także trzecia liga podzielona. No i to już w zasadzie wszystko. Także dziękuję za oglądanie.